20 października, Olsztyn. Skarga Kazimierza Pietrzak-Pawłowskiego do pełnomocnika rządu na bezprawne zajęcie jego mieszkania przez Wojsko Polskie. Na podstawie orzeczenia Komisji Mieszkaniowej w Olsztynie z dnia 3 października 1945 roku nr 417/45 otrzymałem przydział na dom przy ulicy Freiherr von Stein nr 9. Do domu tego miałem wprowadzić się natychmiast po zwolnieniu go przez wojska sowieckie. W dniu 5 października dom był wolny, wobec czego przystąpiłem natychmiast do remontu, mianowicie naprawy ogrzewania centralnego, ram okiennych i tym podobne. Ponieważ w dniach 4 i 5 października miałem konferencję służbową w Centrali Związku Rewizyjnego w Łodzi, nadzór nad przeprowadzeniem prac remontowych poleciłem jednemu z moich współpracowników i jego żonie. W dniu 8 października, kiedy mieszkanie było już wyczyszczone, zamki naprawione i inne drobne remonty przeprowadzone, zgłosił się do tego domu podporucznik Wojsk Polskich z kilkoma żołnierzami i nakazał będącym w domu z mego polecenia osobom natychmiastowe opuszczenie domu. Kiedy mu okazano orzeczenie Komisji Mieszkaniowej, oświadczył, że orzeczenie to jest nieważne, ponieważ on w międzyczasie uzyskał przydział na ten sam dom z kwaterunkowego biura wojskowego. Nie pomogły żadne perswazje. Osoby przeze mnie upoważnione musiały opuścić dom, przy czym wojskowi część kluczy stanowiących moją własność zatrzymali. Kierownik spółdzielni Metalowiec w Olsztynie, który z pracownikami spółdzielni w międzyczasie przyszedł do tego domu dla reparacji kaloryferów, również został odprawiony przez wojskowych. Majster stolarski Rutowicz z Olsztyna, który z mego polecenia wykonał ramy okienne dla wspomnianego powyżej domu na sumę około 2000 zł i przybył do tego domu, aby ramy umieścić w oknach, tak samo został odprawiony przez wojskowych. Zgłaszając mi o tym, zaznaczył majster Rutowicz, że upierał się przy zadaniu wykonania poleconych mu prac w domu wymienionym, lecz jeden z jego pracowników oberwał przy tej okazji w twarz. Kiedy byłem wczoraj w domu przy ulicy Freiherr von Stein nr 9, stwierdziłem, że mieszkają w nim ci sami oficerowie, na których polecenie mnie względnie pracowników moich z domu tego usunięto, porucznik Dunda i porucznik Żołędowski. Z wysokim szacunkiem i poważaniem Kazimierz Pietrzak-Pawłowski. 27 października, Olsztyn. Pismo Jana Trzupka, wiceprezydenta miasta Olsztyna, do Bronisława Latosińskiego, prezydenta miasta Olsztyna, w sprawie braku ogrzewania w biurze starostwa grodzkiego w Olsztynie. Komunikuję obywatelowi prezydentowi, że temperatura biura starostwa grodzkiego jest tak niska, że o normalnym toku pracy nawet myśleć nie można. Większość urzędników jest zaziębionych i zachodzi obawa, że w najbliższych dniach nie będzie w stanie pracować, co ze względu na szczupłość personelu całkowicie uniemożliwi pracę. Wobec powyższego proszę o jak najszybsze uruchomienie centralnego ogrzewania oraz przydzielenie opału celem ogrzania pokojów posiadających piece. W wypadku, gdyby instalacja centralnego ogrzewania była uszkodzona, proszę o wstawienie piecyków. W wyniku niewykonania prac, o których mowa w bieżącym tygodniu, nie biorę na siebie odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju niedociągnięcia wynikłe na skutek braku warunków do pracy. Wiceprezydent miasta Olsztyna. 11 października 1945 roku, Olsztyn. Sprawozdanie z Wydziału Kwaterunkowego i Zarządu Nieruchomości Miejskich za miesiąc październik 1945. Komisja Mieszkaniowa miała 11 posiedzeń, na których rozpatrzyła 370 podań pozytywnie, przydzielając lokale petentom. Odmówiono jako nieaktualne 45 podań. Kwestia mieszkaniowa miasta Olsztyna przedstawia się rozpaczliwie. Cały szereg fachowców nie ma pomieszczeń, a nawet instytucje wyższej użyteczności, jak ubezpieczalnie społeczne. Komisja Mieszkaniowa postanowiła zwrócić się do odpowiednich czynników państwowych i samorządowych z propozycją usunięcia poza miasto ludzi niepracujących, miasto Olsztyn dla ludzi pracy. Komisja Mieszkaniowa walczy z potrzebami ulokowania instytucji i fachowców. Sekretarka Biura Kwaterunkowego w Olsztynie podpis nie czytała.
1 listopada, Olsztyn. Zażalenie Józefa Przyszlakowskiego, pracownika Okręgowej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, do pułkownika Jakuba Prawina, pełnomocnika rządu RP na Okręg Mazurski, w sprawie odmowy podłączenia mieszkania do sieci elektrycznej. Obywatelu wojewodo, dnia 30 października bieżącego roku otrzymałem odpowiedź w sprawie instalacji światła elektrycznego w mieszkaniu przy ulicy Szybkiej nr 6. I z tego też powodu dzieci moje, a to córka Józefa, uczennica liceum, i syn Jan, uczeń drugiej klasy gimnazjum, nie mogą uczęszczać do szkoły, a tym samym narażone są na utratę roku szkolnego. Jak wiadomo jest, władze nasze wydały szereg zarządzeń, by w odrodzonej ojczyźnie młodzież nasza kształciła się, i w tym kierunku władze udzielają jak najdalej idących ulg. Z tego też powodu śmiem prosić obywatela wojewodę o wydanie zarządzenia do zainstalowania w moim mieszkaniu tylko jednej żarówki, wyłącznie potrzebnej dzieciom do kontynuowania nauki. Dla siebie nie żądam niczego. Jako obywatel Polski znoszę z dziećmi biedę i nędzę, wierząc, że rząd naszej demokratycznej Polski dąży ku lepszemu jutru. Ale znieść tego nie mogę, by stawiano mi trudności w kształceniu dzieci, które pomimo wszystkiego chcą zdobyć naukę i wiedzę, by pracować dla dobra naszej ojczyzny. Dlatego też żywię nadzieję, że prośba moja zostanie wysłuchana. Proszę przyjąć wyrazy głębokiego szacunku i poważania. Olsztyn, dnia 1 listopada 1945 roku. Józef Przyszlakowski, pracownik Dyrekcji Lasów Państwowych. 20 listopada, Olsztyn. Pismo wiceprezydenta miasta Olsztyna Jana Czputka do Józefa Przyszlakowskiego w sprawie podłączenia mieszkania do sieci elektrycznej. W związku z wniesionym przez obywatela podaniem w sprawie przyłączenia prądu komunikuję, że mieszkanie obywatela nie może być włączone obecnie do sieci elektrycznej, ponieważ elektrownia jest mocno obciążona i nie może pracować swoją pełną mocą, gdyż w kanale roboczym jest niski poziom wody. Ponadto w biurze elektrowni leżą jeszcze podania z miesięcy lipca i sierpnia o włączenie do sieci. Także jeśli by komu prąd miał być włączony, to przede wszystkim tym petentom, którzy podania wnieśli w tych miesiącach. Zachodzi możliwość, że nie tylko elektrownia nie będzie przyłączała do sieci, lecz nawet, jeśli obecny poziom wody nie ulegnie zmianie, zostanie wyłączona z korzystania prądu część abonentów. 20 listopada, Olsztyn. Protokoły i raporty pracowników ZEOM dotyczące wykroczeń na terenie Olsztyna. Raport. Na ulicy Leśnej nr 6 była zrobiona prowizorka telefonicznym drutem, więc ja z rozporządzenia pana inżyniera tę prowizorkę obciąłem, a ten porucznik wziął dwóch żołnierzy z automatami i chcieli mnie i J pobić i wsadzić do piwnicy, ale uciekliśmy i skryliśmy się u mnie w domu. Porucznik chciał wyłamać drzwi, ale moja żona nastraszyła go inspekcyjnym i on się przestraszył i poszedł. Monter Bakun. Raport. W dniu 18 listopada 1945 roku około godziny 19 zauważyłem na ulicy Sienkiewicza koło więzienia dwóch ludzi w mundurach wojskowych, którzy wykręcali żarówkę z lampy ulicznej obok więzienia. Jeden z nich odezwał się do drugiego w ten sposób: teraz w domu będę miał jasno. Na pytanie moje, dlaczego wykręcają żarówkę z lampy, odpowiedzieli: co was to obchodzi? W tym momencie nadszedł sierżant, któremu opowiedziałem o całej sytuacji. Ten polecił im wkręcić żarówkę z powrotem, a następnie poprowadził ich w niewiadomym kierunku. Monter Ozga. Protokół. W dniu 15 listopada 1945 roku stawił się w biurze placówki Olsztyn
obywatel Sarol A., pracownik zarządu miasta i zameldował, co następuje. Na ulicy Koszarowej przy blokach wojskowych żołnierze ochraniający samochody zabawiają się strzelaniem. I w dniu 14 listopada 1945 roku przestrzelili przewód około godziny 9.30, który spadł i grozi porażeniem. Na tym protokół zakończono, przeczytano i podpisano. Sarol A. Raport. Dom przy ulicy P.D. 6. Został przyłączony przez sierżanta Wojska Polskiego, zamieszkałego w tymże domu, pobierając opłatę od abonentów w charakterze wódki i pieniędzy, co stwierdzają lokatorzy tego domu, S.I. z pierwszego piętra i pani L. z pierwszego piętra. Monter Pierodnik. Raport. Przy ulicy P.D. 6 obywatel S., parter prawa strona, podłączał nielegalnie współmieszkańców swego domu za wynagrodzeniem. Cały dom odłączono. Pisany Żbikowski. 18 listopada, Olsztyn. Pismo dyrektora Teatru Miejskiego do Urzędu Pełnomocnika Rządu RP w sprawie pomocy materialnej dla teatru. Teatr nasz pracuje w najcięższych warunkach w Polsce. Do dziś dnia 60% członków zespołu nie ma mieszkań. Reszta zaś mieszka w nieopalanych pokojach i często bez światła. Mieszkania dla aktorów są niejako warsztatami pracy, gdyż muszą oni uczyć się ról w domu, studiować charakteryzację itp. We wszystkich miastach w Polsce samorządy pomagają teatrom, natomiast magistrat w Olsztynie zażądał 5% podatków, a według oświadczenia referenta podatkowego w przyszłości chce pobierać 10% od wpływów kasowych. Za prąd elektryczny liczy elektrownia najwyższą stawkę. Teatr nie korzysta nawet z ulg przysługujących urzędnikom państwowym, aczkolwiek prąd w teatrach liczony jest po cenach przemysłowych. Za drzewo opałowe potrzebne do palenia pod kotłami zażądał magistrat po 120 zł za metr sześcienny, na miejscu zaś Zarząd Lasów Miejskich liczy po 150 zł za metr sześcienny. Prosimy usilnie o zwołanie konferencji w sprawie teatru z udziałem przedstawicieli teatru, samorządu, Wydziału Kultury i Sztuki oraz przedstawicieli partii politycznych, związków zawodowych, szkół i wojska, na której należałoby się zastanowić nad nieczytelne przyjścia z pomocą teatrowi, by mógł on należycie spełnić swoje zadanie. Przy niniejszym przedkładamy plan najbliższego repertuaru do dnia 31 grudnia 1945 roku. Moralność pani Dulskiej, tragikomedia w trzech aktach Gabrieli Zapolskiej, Dla Ciebie Warszawa, montaż poetyczny poświęcony Warszawie od roku 1939 do 1945, SOS, przygoda w pięciu obrazach Tadeusza Kańskiego, Matura, sztuka w trzech aktach Władysława Fodora, Wieczór Mickiewiczowski, po uczczeniu 90. rocznicy śmierci Adama Mickiewicza, Maria Stuart, dramat Juliusza Słowackiego, od Cyda do żołnierza polskiego, widowisko szkolne, Pigmalion, Bernarda Szoła. Dyrektor teatru Stanisław Wolicki. Olsztyn, sprawozdanie miesięczne Zarządu Miejskiego za grudzień 1945 rok. Urząd Stanu Cywilnego. W miesiącu grudniu zanotowano 16 urodzin, 23 śluby i 49 zgonów. Ruch ludności. Stan, liczba mieszkańców miasta według ewidencji na dzień 31 grudnia 1945 roku wynosił 22 960. Mężczyzn 10 704, kobiet 12 256. Wobec 20 570 osób zameldowanych na dzień 30 listopada 1945 roku. W miesiącu sprawozdawczym wymeldowano 76 osób, zameldowano 20 cudzoziemców. Wydział aprowizacyjny. Rozdział kar żywnościowych odbywał się od 3 do 25 grudnia.
wydano 16 203 karty żywnościowe. Z powodu braku mąki tylko niektóre piekarnie mogły wypełnić przepisowy rozdział chleba za listopad. Wydano ogółem 94 261 kg chleba. Zakończono przyjęcie kuponów rejestracyjnych ze sklepów spożywczych, rzeźniczych, mydlarskich i piekarni. Rozdzielono na urzędy 3890 kg śledzi. Dzieciom do lat 12 wydano 1105 kg mleka w proszku. W ludności miasta Olsztyna wydano 6519 puszek konserw i 5994 kg śledzi. Komisja Mieszkaniowa. Przyjęto podań o przydzielenie lokali mieszkalnych 320. W tym rozpatrzono 32 sprawy. Przydzielono 16 mieszkań. To jest tyleż wydano orzeczeń na zajęcie lokali przez petentów. Wydział Zdrowia. Przewieziono 30 chorych do szpitala zakaźnego. Odkażono 36 punktów. Odświeżbiono 95 osób. Pogrzebano 59 zmarłych. Przeprowadzono 296 komisyjnych kontroli sanitarnych. Braki przydziału umundurowania służbowego, obsługi i kredytów dla uruchomienia łaźni miejskiej, transportu dla przewożenia chorych, higiena szkolna, przejrzano 479 dzieci. Ośrodek Zdrowia. Udzielono łącznie porad lekarskich 1263. Odświeżbiono 53 osoby. Wykonano zastrzyków 469. Skierowano do szpitala 14 osób, umieszczono w szpitalu 1 osobę. Wykonano analiz 61. Wykonano zabiegów operacyjnych 8. Wykonano opatrunków 162. Wykonano prześwietleń 14. Niemcy. Przepustek do Rzeszy wydano 36. Na terenie miasta Olsztyna przebywa około 170 Niemców bez zezwolenia i 35 Niemców posiadających zezwolenia na pobyt, pracujących w instytucjach i osób prywatnych jako fachowcy. Warmiacy i Mazurzy. Podanie o przyznanie narodowości polskiej 32. Tymczasowych zaświadczeń stwierdzających polskie pochodzenie wydano 182. Wniosków o przyznanie obywatelstwa polskiego wpłynęło 16. Sprawy wyznaniowe, bez zmian. Pamiętam późniejsze już czasy, jak miałem już 4-5 lat, to jeszcze przychodzili. Jeszcze byli Rosjanie tutaj. Przychodzili co jakiś czas, jak coś im trzeba było, szczególnie kobiet. To dziewczyny uciekały już starsze, bo już matki mojej nie było i ciotki. Ale starsze, te starsze dziewczyny takie, no kobiety w zasadzie, kobiety, mężatki. No ich sobie jak chcieli to brali. Ale potrafili to robić również Polacy. Pod bronią brali na siłę i koniec. No i brali na siłę co chcieli, w piwnicy wyczyścili wszystko. Ze strychu wyczyścili wszystko, wszystkie nasiona jakie były tam. Zostały wyczyszczone właśnie przez Polaków. Rosjanie nie brali, bo tu nie mieli jeszcze koni, dopiero tu zaczynali mieć konie. Nie? Później to już jeszcze były takie restrykcje. Już jak ten rząd przyszedł, chodzili pod oknami, sprawdzali co kto mówi. Pieski. Co kto mówi, czy jak ktoś miał radio, już myśmy radia wtedy nie mieli, bo ruskie potłukli. To trzeba było zasłaniać okna. Bo tam jeziorko jeszcze tak u nas było, nie? No to odbijało się światło, jak samolot leciał tego jeziorka. No to kazali zasłaniać czarną taką krepą. No ale pomimo tego chodzili, psów nie było, no bo powystrzelane. Psy były powystrzelane. Na początku wojny, no nie na początku wojny, tylko na początku wejścia Rosjan. Ruski nie znosili psów, to najpierw zestrzelili psów. Psy były, to zastrzeli. Nas nie nazywali warmiakami. Nas nazywali Szwabami. Albo hitlerowcami, albo Szwabami. Szczególnie w życiu było słowo Szwaby. To jeszcze długo jeszcze było takie, że nie byliśmy uważani jako ludzie, tylko Polacy rządzili.
wiesz, ja do szkoły już chodziłem, to jeszcze, kurde, no, od Szwabów wyzywali, że taki tam mieszkał po drodze, Gramsz się chyba nazywał, to sami szczuli, wiesz Szwaba, kurde. Nie wszyscy byli za tym, tak, no, w szkole przecież jednego mieliśmy ucznia Polaka i bardzo dobrze się porozumiewali z nim. Taki ludzki genio, no to on, kurczę, taki chłopak był, no kolega, po prostu kolega, jak na mnie ten. Myśmy tam po warmińsku gadali, albo po niemiecku, a on po polsku. I się dogadali. Ale później już coraz więcej, żeśmy się uczyli polskiego, no, polskiego. Nasze polskie, a polskie to jest różnica. Myśmy się uczyli warmińskiego, a nie polskiego. No, a jakie ty masz najwcześniejsze wspomnienie? Najwcześniejsze. Jak przyszli, kurczę, szukać broni, rewizję robili w mieszkaniu, żołnierze, i nie wiem właśnie, czy to byli rosyjscy żołnierze, czy polscy. Przyszli robić rewizję i szafę odstawili, za szafą patrzyli, czy tam karabinów nie ma. Taka głupota, że nie wiem. To pamiętam jak dzisiaj, kurczę, po strachu nam napędzili, kurczę, taki mały byłem wtedy, nie wiem, ze 3-4 lata może, i było straszne. Zaraz po froncie zaraz chodziły pociągi. I najpierw były chyba 2 pociągi rano i po południu z powrotem. Nie, był rano, tak, i po południu z powrotem. A później coraz częściej zaczęły chodzić. Pociągi chodziły do Nidzicy. Najpierw do Nidzicy, później do Działdowa, do Mławy tam. Coraz dalej te trasy zostały udostępniane tam. I ja jeździłem tutaj z Umu do, szło na piechotę na stację i jechał pociągiem do, na zachodni. Na zachodni wysiadali i Oma szła do kościoła, do spowiedzi, bo nie było księdza, nie? To do spowiedzi. I kiedyś taki przypadek, może śmieszny to, ale że nie. Oma po spowiedzi poszła do komunii, a ja za nią. Uklękłem, Hanowski mi pogroził. I ty masz czas jeszcze. Własno Zeit. To dopiero przyjeżdżali Polacy. I ci Polacy to byli ci, którzy chodzili i szabrowali tu. Mieszkania wyszabrowywali, meble szczególnie. No i w piwnicach jedzenie, kurczę, było tutaj. Piwnice zawsze były zaopatrzone dość dobrze u Niemców, u warmiaków. A to czyścili, te piwnice normalnie czyścili. Przyjeżdżali, tu dużo przyjeżdżało z Białostockiego, z Kurpi i później z Wileńszczyzny. Wileńszczyzny to już troszeczkę później, chyba w 1947-1948, tak jakoś. I oni tak robili, ci z Wilna, z Wileńszczycy, czy jak to tam nazwać, oni byli troszeczkę tacy, bali się Polaków, tych szabrowników, nie? To oni zamieszkiwali swoje działy takie, tak jak tutaj ulica ta Rejmonta, tam sami w Wileńszczycy mieszkali. No generalnie bardzo ciężko było, no tu szczególnie z tą mową, to było, kurczę, no, no niesamowite, no i te przezwiska. Ja chwilę razy się pytam, no dlaczego oni mówią Szwaby, kto to są Szwaby? No to kiedyś to Georgiusz mi pokazał, no, Szwabie, gdzie Szwabia leży? Na południu Niemiec, kurczę. No. No to mówi to, i dlaczego oni mówią tutaj na was Szwaby? Nie było co jeść. Myśmy tutaj nie mieli co jeść, to co oni robili? Trochę było buraków zostało po zimie. Robili ten syrop buraczany. Trochę mąki to mielili na tych żarnach. Trochę ziarna zostało jeszcze, nie? Mielili na ziarnach. Na żarnach, nie na ziarnach, na żarnach. I taka śruta to była. I z kamieczkami, kurde, no. Piasek. Jak na żarnach mieli, to piasek się robi. Kamienie się ścierają. No to zawsze skrzypiało między zębami. Jak ja tego nie lubiłem, o matko. W ogóle, no bo dużo tej gotowali tak zwanej muzy. Takie mąka z mlekiem. Takie. Nie za cierpkie, a takie. Mąka z mlekiem. To ja tego nie jadłem. Po prostu mi nie przechodziło. No a tak to o chlebie to można było zapomnieć. Buraki to jeszcze tak.
brukwi, tam trochę posadzili, to brukew, jadło zupę z brukwi, albo brukiew na surowo też, tak się kroiło i też jadło. To jak się wychodziło, stał kiosk z gazetami, że się nie płaciło za gazety, tylko się brało gazety, kładło te 20 groszy. 20 groszy kosztowała gazeta. Ale trzeba było położyć. Przeważnie kurcze nie kładli cwaniaki, no bo listonoszy nie było jako takich. To się zaczynało organizować wszystko, poczty i tak dalej. Ale poczty dość szybko się zorganizowały. Ale te gazety dość długo stały, tak aż ten, to pamiętam, w takim stojaku gazety. Stare miasto było całe zburzone, całe, całutkie. Tutaj Grunwaldzka, bo myśmy tu zawsze chodzili Grunwaldzką, nie? Grunwaldzka była spalona. Były koszary kiedyś przed wojną. Wszystko było zniszczone. Jak Krumera, jak to spadło spalone, tam później zostało odnowione trochę na Krumera. Gdzie ta szkoła stoi, tam wszystko spalone. I były bunkry na dole. Jak Grunwaldzka, to pod Grunwaldzką, ale przez ten, pod zachodnim można było przejść na drugą stronę. Na artyleryjską. Teraz są zasypane te, nie chodniki, tylko jak korytarze tam. Ale tam przechodzili i tam dużo zginęło ludzi, bo tam się chowali. A u Ruska nie kupisz, kurczę, wiązkę granatów we środkę. Już miał. Tutaj bunkier był przy moście. Tak samo wiązkę granatów. Ej, i zamknęli drzwi, żeby nikt nie wyszedł. Naprzeciwko stacji. Zamknęli drzwi, żeby nikt nie wyszedł. Granaty wrzucili i koniec. Naprzeciwko stacji, na głównym. Bo główny był spalony. Bombardowali go, dwa razy go bombardowali. Pełno ludzi, cywilów było, a oni cieli, kurczę. Skarabinów maszynowych, tak, ale i bomby też. Olsztynie działało, dorożki stały, trzy na dworcu, bo to było dorożką jechać. Później jak, ale to już później jakiś stary Adler, kurczę, się zrobił taksówka. No i potem tramwaje. Tramwaje dość wcześnie zaczęły chodzić też tu, ale też trzeba było je też zrobić, bo tam zostało wyszabrowane bardzo dużo części. Musieli ci fachowcy, bo niemieccy fachowcy. Nie była lubiana baza. Bardzo nie była lubiana. Te trzy razy tak, to było, nie wiem, nie dla nas to było. Trzy razy tak, to zmieniali na trzy razy nie. Ale tak, to nie była lubiana władza, bo władza była polska. Tylko Polacy mogli dojść do władzy. Żaden z naszych ludzi nie doszedł do macierzy. Armia zawsze była sobą. Armia była zawsze w armii. Czy to były niemieckie czasy, czy polskie czasy, jeszcze jest armia sobą. Armia była zawsze w armii. Agnieszka Liwczyńska, Radio Olsztyn. Nazywam się Marek Barański. Całe swoje zawodowe życie związałem z dziennikarstwem. Najdłużej pracowałem w Gazecie Olsztyńskiej. Norbert Kaczan, redakcja wyborcza w Olsztynie. Robert Lesiński, Radio Olsztyn, redakcja kulturalna. Maciej Nowakowski, redaktor naczelny Olsztyńskiego Oddziału Gazety Wyborczej. Ewa Strojkowska, dziennikarka Polskiego Radia Olsztyn. Piotr Szauer, Radio UWM-FM. Joanna Wilęgowska.